Karma to przyczyny zdarzeń zachodzących w naszym życiu. Przyczyny karmy stwarzamy sobie sami, a potem biernie spożywamy ich owoce. To my sami korzystamy z możliwości, na które sami zapracowaliśmy swymi wcześniejszymi decyzjami i uczynkami, często nawet w naszych poprzednich wcieleniach. Nie tylko Europejczykom pojęcie karmy wydaje się niezrozumiałe i tajemnicze, także Hindusi niewiele wiedzą na jej temat, pomimo iż na co dzień się nią posługują. To, co najczęściej słyszymy lub czytamy na temat karmy, to legendy i to właśnie one zapładniają wyobraźnię tych, którzy aspirują do duchowego rozwoju. Stąd też podejmują wiele błędnych decyzji i działań, co prowadzi tylko do skomplikowania sobie życia i karmy. Inaczej karmę rozumieją Hindusi, inaczej jogini, a jeszcze inaczej pojmuje się ją w ruchu New Age. Popularne twierdzenia sugerują jednak, że karma to jakieś fatum, które ciąży nad nami. Karma to przyczynowość życia, którą sami sobie stwarzamy. Mamy dwa rodzaje karmy, zwykłą i duchową. Karma zwykła to ta, która stwarza nam przyczyny zdarzeń zachodzących w świecie fizycznym, w codziennym życiu, na przykład w biznesie, rodzinie, nauce i pracy. Natomiast karma duchowa ułatwia nam lub utrudnia duchowe postępy. Zależy ona od zgromadzonej zasługi karmicznej, pozytywnego lub negatywnego nastawienia do praktyki duchowej i oświecenia i sprawia, że rozwijamy się duchowo albo stoimy w miejscu, bądź też cofamy się w rozwoju. Karma rozgrywa się na płaszczyźnie naszego życia, a kieruje dwiema zasadami. Intencje dogrywają się, a podobne przyciąga podobne. Najgorsze z intencji, jakie powodują bałagan w naszym życiu i nieprzewidziane, czasami wręcz tragiczne zdarzenia, to pożądanie mocnych wrażeń. To ono powoduje, że znajdujemy się w sytuacjach mrożących krew w żyłach. Jednak jeśli dokładnie się przyjrzymy, to większość owych sytuacji nie dotyczy bezpośrednio nas samych. To przywiązanie podświadomości do ważnych decyzji podjętych w przeszłości stwarza karmę. Wiele osób uważa, że karmę stwarzają uczynki. Są jednak i tacy, którzy widzą to inaczej. Łatwo zauważyć, że ten sam uczynek raz powoduje inne konsekwencje, a innym razem zupełnie odmienne. Tak więc za stwarzaniem karmy kryje się jeszcze coś. Tą niewidzialną siłą twórczą są nasze intencje, czyli zamiary, oczekiwania i pragnienia, a to oznacza, że wielu z nich zazwyczaj nie jesteśmy świadomi. One są obecne w podświadomym umyśle, a my zwykle ich nawet nie zauważamy, a jednak to one decydują o naszej karmie. Jeśli nie udało się zgromadzić zasługi karmicznej w swoim życiu, to jeszcze nic straconego. Zawsze można przecież zmienić nastawienie do siebie i świata na bardziej przyjazne i pełne miłości. Wtedy i karma zmienia się na lepszą. Ci, którym nie w smak osiąganie doskonałości w ciele i w świecie fizycznym, są niezadowoleni ze świata. Uważają, że w ten sposób stają się wolni od karmy, ale jest właśnie na odwrót. W ten sposób stwarzają sobie fatalną karmę zwykłą. Jeśli więc teraz źle ci się wiedzie, to być może dokonałeś tylko tego jednego złego uczynku. Narzekałeś na siebie, życie i świat. Jeśli masz teraz nieładne ciało, to zapewne koncentrowałeś się na niezadowoleniu ze swojego ciała. Jeśli chorujesz, to zapewne dlatego, że nie pasowało ci być zdrowym. I w ten sposób stwarzałeś zalążki tego, co masz teraz. Prawo karmy mówi jasno, co posiałeś, to i zbierać będziesz. Tylko część karmy bierze się z uczynków, reszta z naszych pożądań i niespełnionych pragnień. Kiedy czujemy się niespełnieni, dążymy do tego, by się spełnić. Często nie zastanawiamy się nawet, czy nasze pragnienia są mądre i korzystne dla nas. Kiedy przyćmiewają umysł, wtedy dążymy do ich realizacji za wszelką cenę. To właśnie też jest nasza karma. Dobre uczynki i życzenia pociągają za sobą dobre zdarzenia w naszym życiu, a złe te złe. Życzenia to również nasze plany, które przecież po to są, by je realizować, jednakże są one zalążkami karmy, czyli przyczynami zdarzeń w naszym życiu.
Przede wszystkim najpierw trzeba stworzyć sobie dobrą karmę, czyli zalążki dobrych wydarzeń. Kiedy koncentrujemy na nich uwagę, wypierają one nasze zainteresowanie destrukcją i pociąg do mocnych wrażeń. Potem przechodzimy do fazy posługiwania się afirmacjami, a potem do mówienia o jak największej ilości pozytywów. Na sam koniec trzeba będzie uwolnić podświadomość od resztek pożądania mocnych wrażeń. Najlepszą metodą są techniki oddechowe i medytacje, jednak w przypadku silnych uwarunkowań i przywiązania do nich podświadomości konieczne jest poddanie się regresji, niekoniecznie do poprzednich wcieleń. Aby uwolnić się od karmy, jogini zalecają opanowanie działania bez intencji. Ono wiąże się albo z silnym poddaniem się intuicji, albo z odruchami warunkowymi. W życiu trzeba podjąć mnóstwo decyzji, nie zawsze jesteśmy do nich gotowi i często nie zastanawiamy się nad ceną, jaką przyjdzie nam za to zapłacić. Ponieważ podobnie działaliśmy w poprzednich wcieleniach, to teraz konsumujemy skutki swych błędnych wyborów.